Piąty dzień Adwentu, czwartek, 3 grudnia. Wspomnienie świętego Franciszka Ksawerego. Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, kto mówi mi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. Podążając za świętym Franciszkiem Ksawerym po misyjnym szlaku Adwentu, pytajmy się: Czy spełniam w życiu wolę Ojca, czy też może raczej własną? Czy moje życie buduje na trwałym fundamencie wiary i miłości Boga? Czy gdy zachowam się jak człowiek nierozsądny, potrafię wrócić na właściwą drogę mojego życia?
Boże, Ty przez misjonarską działalność świętego Franciszka Ksawerego pociągnąłeś do światła Ewangelii liczne narody. Daj wszystkim wiernym tę samą gorliwość w rozszerzaniu wiary, aby na całej ziemi Kościół Święty cieszył się z nowych wyznawców. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.